Rozmowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Magdalena Parfimczyk z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor. Spotykamy się na półmetku wakacji, nie bez powodu, bo to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża między innymi za granicę na wypoczynek. A żeby ten wypoczynek przebiegał bez większych problemów, bez wątpienia przydadzą się karty EKUS. I o tych kartach chciałabym dzisiaj z Panią porozmawiać. Na początek, czym ta karta jest, a później przejdziemy do szczegółów. Karta europejska to jest znany temat od lat już. Upoważnia ona nas do leczenia za granicą, gdy wydarzy się coś nagłego. Nie musi być to wypadek. Może to być złamanie, ból głowy, gorączka. Może to być nagły skok ciśnienia, który powoduje jakieś omdlenie na przykład. Ta karta zabezpiecza nas przed kosztami świadczeń, które mogą zostać przez nas pokryte. No właśnie, wiele osób wyjeżdżając na wakacje już taką kartę posiada, ale co jeżeli na przykład nasza karta straciła ważność albo po prostu, bardzo prozaicznie, zapomnieliśmy jej? Oczywiście zawsze namawiamy, aby przed wyjazdem z taką kartę się zaopatrzyć. Mamy świadomość przy tym, że czasami wyjazdy są nagłe. Coś się stanie nagłego, koniecznego, musimy wyjechać. Albo zdarzy nam się tak, że jest jakaś zaplanowana wycieczka i trzeba po prostu pojechać szybciutko. Jeżeli nie mamy takiej karty, oczywiście jest możliwość, aby Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził nasze uprawnienia takim specjalnym certyfikatem zastępującym kartę. Czyli tak naprawdę my tych uprawnień nie tracimy, nie posiadając takiej karty, tylko droga jest trochę dłuższa. Tak, nie posiadamy tej karty przy sobie, natomiast oczywiście o ile jesteśmy ubezpieczeni, taki certyfikat może być nam wydany. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że jeżeli zdarzy się nam coś nagłego, już jesteśmy zestresowani, coś nas boli, dzieje się po prostu szereg sytuacji takich stresowych, więc o ile możemy zadbać o tą kartę wcześniej, może nas to może spowodować, że nie będziemy aż tak się bardzo stresować, nie mając tego certyfikatu. No właśnie, mogą nas spotkać różnego rodzaju sytuacje, bo załóżmy, że dochodzi do bardzo poważnego zdarzenia. To może być udar słoneczny, kiedy dana osoba na przykład jest nieprzytomna. Takiej karty ze sobą nie posiada, ale bliscy chcieliby wyrobić certyfikat. I jak z takiej dosyć trudnej sytuacji wybrnąć? Generalnie o certyfikat powinna zawnioskować osoba, której sprawa dotyczy, dla której miałby być wydany. Natomiast są sytuacje takie, gdzie osoba może być nieprzytomna, może być w takim stanie złym medycznym, że nie będzie mogła sama zawnioskować. Wtedy, o ile jest rodzina, to oczywiście ona również może zawnioskować o wydanie takiego certyfikatu. Potem możemy go wydać osobiście takiej osobie. Możemy go przesłać też bezpośrednio do kliniki, w której osoba leży, żeby tutaj jak najszybciej zaopatrzyć osobę w ten dokument. Jakie grzeszki najczęściej popełniamy? Bo niestety wielu z nas decyduje się zapewne na to, żeby taką kartę wyrobić na ostatni moment, bądź tuż przed wyjazdem sobie przypominamy. Mamy całą rodzinę, przychodzimy do Narodowego Funduszu Zdrowia, a tutaj mówiąc tak kolokwialnie, ząk. Tak, jeżeli chodzi o takie problemy, z którymi się borykamy na co dzień, to w dalszym ciągu, drodzy Państwo, to jest brak upoważnień do wydania karty europejskiej dla pełnoletnich członków rodziny. Mówię tutaj o pełnoletnich dzieciach, które się uczą, są to uczniowie, studenci. Pamiętajmy, że oczywiście są to nadal nasze dzieci, my tego absolutnie nie kwestionujemy, to są Państwa członkowie rodziny, natomiast to są już osoby dorosłe, więc pamiętajmy o tym, że takie upoważnienie od tych osób są wymagane. Oprócz tego potrzebujemy też legitymacji szkolnej studenckiej takiej osoby. O tym też proszę nie zapominać. Czy przynosimy taką legitymację naszego syna czy córki ze sobą osobiście, czy wystarczy na przykład skan, wydruk bądź inny dokument? Może być to każdy dokument, który potwierdzi posiadanie w danym momencie statusu ucznia studenta. Najczęściej są to legitymacje szkolne bądź studenckie, mogą być kopie, może być też zaświadczenie ze szkoły. Czyli nie musimy iść do szkoły pobierać takiego zaświadczenia. Jeżeli mamy legitymację, to ona wystarczy. Tak, najczęściej uczniowie, studenci mają taki dokument przy sobie, więc nie ma problemu, żeby przekazać go w celu wydania karty. Mówimy tutaj o osobach
osobach pełnoletnich, a co z osobami małoletnimi, bo uśmiecham się tutaj, przypominając sobie anegdotkę, o którą pani mówiła przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Mamy sześciolatkę i co wtedy? Tak, oczywiście zdarza nam się, drodzy państwo, może to być troszeczkę śmieszne, ale składają do nas osoby wnioski, na których podpisane są niepełnoletnie dzieci. To są sześcio-siedmiolatkowie, którzy w bardzo ładny sposób podpisują się, próbują przynajmniej, poznając już literki. No niestety nie możemy wydać kart dla tych dzieciaczków. Rozumiemy państwa intencje, że po prostu chcecie państwo, żeby te karty były też również dla nich wydane, natomiast są to osoby niepełnoletnie. One nie mogą wnioskować w swoim imieniu o wydanie takiego dokumentu. Czy taki wniosek w przypadku właśnie osób małoletnich składany jest przez jednego z rodziców? Wystarczy taka forma? Czy tak jak w przypadku na przykład paszportu, musimy mieć zgodę obojga? Nie, nie. Wystarczy, jak jedno z rodziców podpisze się na wniosku. Zabieramy taką kartę ze sobą, wybieramy się za granicę. Dochodzi do nieszczęśliwego zdarzenia, bo te sytuacje mogą być bardzo różne, od tych prozaicznych, na przykład ból zęba, po te poważniejsze, prawda? I jak wygląda sama taka procedura rozliczania się pomiędzy tą instytucją, która udziela nam pomocy, a naszym NFZ-em? Już odpowiadam. Generalnie powinniśmy taką kartę okazać w każdym miejscu, gdzie będą udzielone świadczenia. Pamiętajmy, że jeżeli przyjeżdża karetka, na przykład, aby zabrać nas do szpitala, jest to świadczeniodawca odrębny, czyli o ile jest możliwość, o ile nie jesteśmy nieprzytomni, powinniśmy taką kartę okazać i w karetce, i w szpitalu, i w każdym miejscu, gdzie takie świadczenia będą udzielane. Tutaj od razu mam taką troszeczkę taki apel, żeby przed wyjazdem, jeżeli jedziemy z całą rodziną na przykład, żeby powiedzieć innym osobom, gdzie takie karty ewentualnie mamy, że tutaj są w portfelu, gdyby coś się wydarzyło, no to żeby druga osoba, współmałżonek na przykład, mógł taką kartę szybko wyjąć, pokazać, że żona taką kartę ma, ale na przykład w tym momencie jest nieprzytomna, nie może sama po prostu jej okazać. Żeby wiedzieć, gdzie takie karty się znajdują w naszym bagażu. No dobrze, okazujemy taką kartę i co się dzieje dalej? Czy to już instytucje rozmawiają poza nami? Tak, tak to powinno wyglądać. O ile oczywiście dane świadczenie jest świadczeniem nagłym, niezbędnym, koniecznym. O tym też każdorazowo decyduje lekarz, oceniając stan zdrowia pacjenta. Jeżeli jest to świadczenie nagłe, które jest konieczne nam do wykonania, to taka karta powinna być, te świadczenia powinny być rozliczone w ramach karty europejskiej. Natomiast pamiętajmy, że wyjeżdżając za granicę, powinniśmy być traktowani jak obywatele danego kraju. Czyli jeżeli w danym kraju do niektórych świadczeń medycznych się dopłaca, bo takie są po prostu przepisy, to my też jesteśmy takim prawem objęci. Nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że jesteśmy Europejczykami, jesteśmy w Unii Europejskiej i wszystkie świadczenia, które my mamy w ramach swojego ubezpieczenia, powinny być również udzielone za darmo za granicą. Każdy kraj ma swoje przepisy, swoje zasady i powinniśmy się im podporządkować. Czyli na przykład, jeżeli obywatel kraju X dopłaca do leczenia dentystycznego, to my także podobną kwotę zapłacimy, mimo że w Polsce byśmy mieli taką usługę za darmo. Tak, tak to niestety wygląda. No właśnie, tutaj o tych pieniądzach jeszcze na koniec porozmawiajmy, bo kwoty naprawdę mogą zmrozić, jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni i jeżeli nie posiadamy karty. To pamiętam, jakiś czas temu były właśnie dane podawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w skali kraju taka najwyższa kwota, jaką trzeba było zapłacić za leczenie, to prawie 2 miliony złotych. A jak to wygląda w przypadku lubuskiego NFZ-u? Tak, jeżeli chodzi o taki jeden z najdłuższych pobytów osoby za granicą, jest to leczenie szpitalne, to trwał on, proszę państwa, około roku, więc to jest mega, mega duży czas, a najdroższy koszt leczenia to wyniósł około 780 tysięcy złotych, więc to są bardzo, bardzo duże koszty. Tutaj nasuwa się pytanie, czy w takiej sytuacji są jakiekolwiek limity, czy NFZ zapłaci za nasze leczenie tak długo, jak to jest potrzebne w naszym przypadku? Proszę państwa, tutaj proszę się nie obawiać. Tak długo, jak długo lekarz z danej placówki zagranicznej uzna, że takie leczenie musi być kontynuowane i wszystkie badania, które muszą być w związku z tym wykonane, będą nam udzielone, tak? Także nie ma limitu ani czasu, ani kwoty finansowania. No to jeszcze jedno pytanie na koniec. A co w sytuacji, kiedy na przykład leczenie możemy kontynuować już w kraju i wymagany jest taki specjalistyczny transport? Jest taka możliwość, żeby zorganizować taki transport powrotny pacjenta ze szpitala zagranicznego do szpitala w Polsce. Jak najbardziej są specjalne wnioski, które trzeba wypełniać i wtedy taki transport jest organizowany. I on także jest bezpłatny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była Magdalena Parfimczyk, lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Rozmowa o dziewiątej.